Udało nam się złapać słońce teleskopem ZEISS, który znajduje się w obserwatorium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jest to najprostsza metoda obserwacji słońca, jaka istnieje, czyli rzutowanie. I najbezpieczniejszy. PTMA oddział w Szczecinie jest jednym z najliczniejszych oddziałów w Polsce. Spotykamy się tutaj w obserwatorium, prowadzimy obserwacje. Czasem wyjeżdżamy też pod ciemne niebo, poza miasto, rozstawiamy teleskopy na łące, obserwujemy gwiazdy, pokazujemy, co można widzieć. Witam w moim obserwatorium astronomicznym, które się znajduje niedaleko Szczecina, na Pomorzu Zachodnim, w dość ciemnej lokalizacji. To obserwatorium jest przeznaczone do pracy automatycznej. Stąd jest dostęp zdalny przez internet. Gwiazdy zmienne i planetoidy to jest ten obszar badań astronomicznych, gdzie amatorzy, miłośnicy astronomii mogą wnieść duży, wartościowy naukowy wkład. Ale niesamowite. W 6 klasie skonstruowałem swój pierwszy teleskop. Udało mi się przez niego wypatrzeć już Księżyca Jowisza. W 2012 roku razem z trzema kolegami wpadliśmy na pomysł, żeby zbudować największy możliwy teleskop amatorski, jaki jest dostępny. No i rok trwała budowa, co mnie najbardziej pasjonuje. Pasjonuje mnie poszukiwanie nowych, nieodkrytych obiektów, chociaż teraz to jest już coraz trudniejsze. Udało mi się przed tymi wielkimi obserwatoriami odkryć 20 gwiazd zmiennych. To jest przykład dość prostego astrografu, urządzenia, które powoduje, że za pomocą specjalnej kamery rejestrujemy obraz z teleskopu na ekranie komputera. Tak wygląda przykładowo galaktyka M31. Obecnie do tego teleskopu jak czasem podłączyłem sobie tutaj kamerę cyfrową, żeby zaobserwować dość ciekawe zjawisko, jakie było dzisiaj widoczne na Wiszu. Tutaj mam zdjęcie. Te dwie plamy, jakie tutaj są widoczne, to są cienie dwóch księżycy. Mniejsza plama jest to cień rzucany przez księżyc Europę. Większa plama jest rzucana przez Ganymedesa. Skierowałem teleskop w stronę Saturna, a następnie wróciłem do Jowisza, gdzie widać wyraźnie, że cała planeta uległa obrotowi. Wielka czerwona plama jest obecnie na środku. Przy pomocy takiego teleskopu można zrobić zdjęcie plejad zwanych siedem sióstr, przez co uwidocznione są obszary pyłowe, mgławice, z których to właśnie formułują się gwiazdy. Tego gołym okiem, czy nawet przez największy teleskop zobaczyć się nie da.